Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 12 lipca. Znoszenie oskarżeń. Lekcjo. Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. Błogosławiony sługa, który udzielane mu upomnienia przyjmuje spokojnie. Słucha skromnie, pokornie wyznaje swoją winę i chętnie wynagradza. Błogosławiony sługa, który nie jest skory do usprawiedliwiania się i znosi pokornie wstyd i nagane za winy, choćby się nawet jej nie dopuścił. Święty Franciszek Napomnienia. Medytacjo Napomnienie braterskie od początku było praktyką duchową, bardzo charakterystyczną dla świętego Franciszka i jego braci. Źródło praktyki braterskiego napomnienia odnajdujemy w strukturze wspólnoty franciszkańskiej. Święty Franciszek wychodzi z założenia, że wszyscy w tej wspólnocie są równi sobie. Każdy posiada tak samo powołanie i tę samą godność. Nie ma więc takiej sytuacji, że niektórzy niejako z urzędu mają zawsze rację i obowiązek poprawiania innych, a drudzy muszą to z pokorą przyjmować. Każdy brat ma prawo napomnieć drugiego brata, jeśli uzna to za konieczne. To prawo jest równe dla każdego, bez względu na wiek czy zajmowaną funkcję. Inną przyczyną ustanowienia przez Świętego Franciszka praktyki napomnienia braterskiego była jego znajomość ludzkiej natury. Biedaczyna doskonale wiedział, że tam gdzie jest człowiek, tam jest też słabość i grzech. Nie ma człowieka, który by nie popełniał błędów i właśnie dlatego potrzeba napomnienia i korekty. Nie może być nic bardziej niebezpiecznego nad to, gdy któryś z braci, albo i cała wspólnota, uwierzy w swoją doskonałość czy nieomylność. Takie przekonanie jest niczym innym, jak zamknięciem się na Bożą łaskę i uwierzeniem w swoją samowystarczalność. Taka postawa powoduje duchową śmierć, czy to pojedynczego brata, czy całej wspólnoty. Biedaczyna, chcąc uniknąć tego, ustanowił prawo i obowiązek napomnienia braterskiego. Ostatnią przyczyną jest wreszcie wędrowny, czyli dynamiczny charakter wspólnoty franciszkańskiej. Ta dynamika jest nie tylko zewnętrzna, ale i wewnętrzna. Napomnienie braterskie pomaga w lepszym poznaniu siebie i rozpoznaniu swoich braków i niedociągnięć. Naprawa tych braków sprawia, że nasze życie duchowe się rozwija. Gdyby była sytuacja, że ktoś nie widzi żadnych swoich braków, to nie posiada on też motywacji do tego, aby coś w sobie zmienić. Jednak pomimo tych wszystkich przyczyn i korzyści, napomnienie braterskie nigdy nie było w praktyce czymś prostym. Trudności mają zarówno ci, którzy napominają, jak i ci, którzy je przyjmują. Święty Franciszek w rozważanym przez nas napomnieniu skupia się na tym, który jest napominany i wypowiada swoje trzykrotne błogosławieństwo. Błogosławiony sługa który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. Każdy kto napomina, musi posiadać gotowość i umiejętność przyjęcia napomnienia ze strony drugiego współbrata. To nie może być tak, że ktoś potrafi tylko napominać, ale biada, gdyby ktoś inny ośmielił się go napomnieć. Trzeba umieć stosować tę samą miarę, jaką mamy w sobie do siebie i do innych. Drugie błogosławieństwo dotyczy umiejętności przyjmowania napomnienia braterskiego. Biedaczyna pisze, że jest błogosławiony sługa, który udzielany mu upomnienia przyjmuje spokojnie, słucha skromnie, pokornie wyznaje swoje winy i chętnie wynagradza. W napomnieniu braterskim nie możemy dostrzegać jakiejś wylewanej na nas agresji. Jest to normalna praktyka, która nie może w nas budzić zdziwienia, nieprzyjęcia czy oburzenia. Zachowanie spokoju, skromności i postawy naprawienia ewentualnych szkód sprawia, że z każdego napomnienia możemy odnieść bardzo duże korzyści duchowe. Ostatnie błogosławieństwo wnosi nas na szczyty pokory. Jest niczym innym jak przypomnieniem pierwszej stacji Drogi Krzyżowej, w czasie której Jezus w milczeniu przyjmował najniesprawiedliwszy wyrok. Biedaczy napisze: Błogosławiony sługa, który nie jest skory do usprawiedliwiania się. I znosi pokornie wstyd i naganę za winy, choćby się nawet jej nie dopuścił. Oracjo Panie Jezu, dziękujemy Ci za praktykę napomnienia braterskiego, jaka jest od początku w naszym Zakonie. Prosimy Cię, udziel nam łaski otwartego, pokornego i cierpliwego przyjmowania napomnień. Prosimy Cię też o Twoją pomoc, abyśmy potrafili napominać z miłością, pokorą i troską o prawdziwe dobro współbraci.